Witam was bardzo serdecznie w tym odcinku serii Strzelmy sobie randomka. Tym razem mam dla was bitwę Ferdinandem, czyli wiadomo, niemieckim myślicielem 8 poziomu. Po prawej stronie mamy statystyki tejże maszyny. Wiadomo, że statystyki to nie wszystko. Ja postaram się udowodnić, że czołgiem tym gra się fajnie i można czerpać sporo falą grając tą maszynką. Tymczasem bitwa, na której rozegramy walkę, to będzie klasztor. Walka, jaką odbędziemy, będzie na mapie klasztor. No, tak chyba lepiej. Sam nie wiem, co powiedziałem już. Dobra. 9 tiery 3 na stronę, jeżeli chodzi o to. Ja tam, widzieliście pewnie, nie mam fajnej załogi, tylko 100%. Jeżeli chodzi o moduły, no to wiadomo, że dosyłacz, wentylację i trzeci. To jest właśnie takie ciekawe, bo ja bym zastanawiał się między szybszym celowaniem a lornetką lub optyką. Siatki bym nie brał pod uwagę. Sam natomiast mam siatkę, ponieważ nie mam dosyłacza, prawda? A szybszego celowania także pod ręką nie miałem. Dam tak głośność na 6. Sobie przyciszę na słuchawkach. Ale lepiej, żeby były jakieś dźwięki z gry niż taka cisza w eterze. Dobrze. Początek ustawię się na snajper na środek, na typowe miejsce dla TDK-a. Sporo ostatnio gram TDK-ami, już troszeczkę lepiej nim gram niż kiedyś. Dobra. I co? Cisza? Cisza, nic nie będzie. Nie ma chętnych. No to też tutaj nie ma niespodzianki, bo zobaczcie, jest tylko jeden light, tak? Ktoś we mnie wierzy, ktoś mnie rozprasza. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ta pestka poleciała. Naprawdę, wybaczcie mi, ale nie mam pojęcia po prostu, gdzie to mogło polecieć. Z mojego punktu widzenia, idealne było wycelowanie. No, Borsuk się świeci, a się nie świeci. Zobaczcie, jaka magia. To jest kwestia chyba tej siatki, chyba. Ta siatka daje sporo. W tym wypadku, druga pestka z damage'em. Wyjątkowo tutaj to też 4 się pojawia, zazwyczaj tutaj nic nie ma do strzału, więc ja jestem zadowolony. No przeciwnicy pewnie mniej. Jakbym go trafił, tylko te 4 z heka pewnie by padł, ale ja raczej nie będę się bawił w takie strzelanie. Może to 7-1, nie, już nikt nie świeci, zobaczcie, już nikt nie świeci góry. No to jest fail, powinien przynajmniej jeden świecić. Dobra, no i teraz pytanie, czy się przestawić na tego ISO-3? Teoretycznie przydałoby się. A 7-5 jest samo po lewej stronie. Samiutki strasznie. No dobra, ja tego spróbuję ISO-3 jakoś zabić. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z tym ostrzem na niego, czy on stoi schowany za czymś, czy nie. I czy w ogóle to MC-3 będzie mogło mu dać jakiś ostrzał. Teoretycznie z jego puszczeniem działa jest to możliwe, ale wtedy może pomoże mi ktoś. O, SU już oberwało. Jedzie IS, jedzie IS, jedzie IS. Piękna okazja do oddania strzału. Niezmarnowana przeze mnie. Natomiast oponent, jak widzimy, wali burzakami. Znowu burzak. No i jest niestety znowu pocisk serii. Nie wiem, gdzie poleciał. Pechowo, pechowo te pestki. Dwie pestki z damage'em więcej byłoby naprawdę super już. Jak na mnie na TDK, a niestety pociski lecą nie tam, gdzie ja chcę za bardzo. Nie chcę tutaj naszego przyblokować, ale teraz już raczej. O, dobra, 6 do 0. No, żeby nie było, ja nie wjeżdżam po prostu, to on wjeżdża we mnie w tej chwili. Dobra, zdjęty. O, nawet blow up był. Po prostu kończy go. Dobra, zdjęty. Nie wiem, co jest przed nami. Tam jest protka. I tam jest jeszcze IS-8, więc ewidentnie mogłem podjechać do przodu. Dobra. KW3 z lewej, dobra, to przejmujemy środek, nie ma opcji. A 7-5 poradzi z T7-1 bez przesady, prawda? Nie będzie miał problemów akurat z wygraniem
No ferdek jak ferdek, wiadomo, 200 pantoza z przodu, 80 po bokach i z tyłu, ale ten przód wiadomo, że dolna płyta, jak dobrze wysujemy, no to jest papierowa i szóstka bez zgoda ją przebija, a zgoda to już w ogóle nawet nie będę komentował. Więc pancerz jest tylko teoretyczny, jeżeli ktoś umie strzelać, no to nie ma tego pancerza zbyt dobrego ta maszyna. Dalej, jeżeli chodzi o... O Jezus, biorę. Czy nie? Jeżeli chodzi o działo, to wiadomo, 128, która strzela za 490 średnio, ładuje całkiem sporo, bo tak z ponad 10 sekund. Jak Panther 2 chyba ładuje troszeczkę szybciej, minimalnie. O Jezu, prototypnie w bok nawala. Pomogę naszej lorce może. A może nie. Kurde. Siebają z nami trochę. No teraz by wyjechał tym Lorrainem. No dawaj, dawaj, dawaj tym Lorrainem teraz. Kurna. Conqueror na mnie jedzie. Ale kurna, no nie! 11 HP. Pech chciał, że 11 HP zostało. Bym się jeszcze tego Conquerora pozbył może. Albo do przodu uciekł, albo cokolwiek. No ale niestety Conqueror wyjechał. Nasze IS tutaj walczyły z KW 3,5 godziny tak średnio. Więc no, pozazdrościć im refleksu. Idiot tutaj boi się tego prototypa strasznie, nie wiem czemu. Nie, dobra. To jest geniusz, Indian. Nie, dobra. Powiedzcie mi, jak można się denerwować grając w tą grę? Czy widzieliście to, co ja widziałem? Bo ja widziałem wiele. Widziałem Indiana, który strzelał w bok prototypa i strzelał w ziemię. Nie wiem czemu. Zamiast po prostu wjechać w niego, nie wiem, cokolwiek zrobić, to on strzelał i strzelał. Nie ma nadziei w tym wypadku. I ten dalej stoi. Nie. To jest bot. To jest na bank bot. To nie może być gracz. On jest czerwony, 04, zobaczcie. Ale to nie jest gracz. No, to nie może być gracz po prostu. No, nikt by na. Kto by strzelał w ziemię, powiedzcie. To jest po prostu bot. Tutaj i strzy przy farci strasznie, bo by KW3 zdjęli nam. Conqueror worduje dużo szybciej, plus fakt, że 418 damage'a. No ale szczęście sprzyja naszym akurat w tym wypadku. 7-5, które pojechało samo na lewo, jak widzimy, żyje dalej. No ja mogę mieć tylko pretensje do siebie, bo gdybym miał dosyłacz, bym wygrał z tą starć po prostu, tak? Bo rak dosyłacza mnie załatwił. Na Indian dalej stoi. No nie, no to jest bot ewidentny. Go cap. No cap mógłby być dobrą opcją. Tak, to możecie jeszcze bardziej z nim droła zrobić. Ten to bez kierowcy to w ogóle nie wiem, co on robi. On powinien wjechać w kapa. Po prostu. Ale jak widzimy, przyjmuje strategiczne krzaki. Operacja przyjąć strategiczne. Nie, jedzie dalej. On ma 8 HP. Znaczy 21 HP, przepraszam. Uraziłem go możliwe. On ma 21 HP i on będzie bronił bazę. Zobaczcie. Patrzcie na tego agenta. Pojechał do przodu. A teraz się cofa. Cofa się w kierunku bazy, ale nie wiem, czy wjedzie. Nie ma pojęcia. Obraca się, o! Jednak wjeżdża. Może zjedzie. Nie, wjechał. Dobra. Jest na bazie. IS-3 dojechał. No i celuje przed siebie. No! Trochę mu zajęło, ale ostatecznie wpadł na genialny pomysł, żeby wjechać na bazę. O, ten wali sobie w górki, więc także genialnie. A 7-5? Też nie za bardzo nie wiem, gdzie celuje. A tam, niech sobie celuje, no. IS-8 z takiego dystansu nie ma prawa zaświecić E75. No chyba, że stałby w krzaku i miałby lornetkę, no to może wtedy. Jest IS-8, no. Naprawdę, naprawdę. Ja zawaliłem, ale wiadomo, że ktoś zawalił jeszcze bardziej ode mnie, tak? No tutaj zrobiłem top damage w tej bitwie, no to nawet nic szczególnego. Jak na Ferdka, który ma. No mówię, gdyby dwa strzały więcej, byłoby zarąbiście.
Raz w M103 chyba na początku, czy tam tak? M103 bodajże. I raz ISA i byłoby super. A tak jest po prostu średnio dla mnie. No i dobra. To tyle. Mam nadzieję, że bitwa tym fertkiem wam się podobała, bo nie zamierzam powtarzać tego incydentu po raz drugi. Jakoś tak fertka nie lubię. Już wolę grać borsukiem dużo bardziej. Tutaj jeszcze KR ładnie wygląda, zobaczcie. Świetnie, naprawdę świetnie. To jest najładniejszy czołg w grze według mnie. Zobaczcie, jak jest dopracowany. Te prostokąty, kwadraty, kurde. Naprawdę geniusz, geniusz wargamingu. Także to wszystko ode mnie, ja dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.